Wyobraź sobie taką scenę, że przychodzi Jezus do jakiejś komisji wyborczej w szkole podstawowej numer 58, na przykład w Krakowie, i wrzuca głos do urny, bo wybiera premiera Polski albo prezydenta Czechosłowacji albo kogokolwiek innego. Wyobrażasz sobie taką scenę, że Jezus idzie głosować na wybory? Wyobrażasz sobie? Bo pewnie nie. No i pytanie, dlaczego? I na kogo by głosował Jezus, jakby jednak poszedł głosować? Jest dymu dużo więcej. Przypomniał mi się taki film, nazywał się on Big Kahuna, tak się nazywał. I tam było takie pytanie, padło, jaki olej silnikowy kupowałby Jezus? W tym filmie były trzy osoby, to taka sztuka teatralna właściwie. No i jeden gość był takim ewangelistą, pracującym w firmie produkującej smary przemysłowe, a drugi sprzedawał te smary przemysłowe i oni się tak gadali, kto z nich jest uczciwszy i czy należy używać Jezusa do sprzedawania smarów, czy używać smarów do sprzedawania Jezusa. No i trzeci gość powiedział, że to w sumie jest nieuczciwe sprzedawać smary za pomocą Jezusa, bo to się w sumie nie różni od tego drugiego, ale to drugie jest przynajmniej uczciwsze. No, chociaż jest mniej ważne, te smary od Jezusa. No taki problem. Dobry film, Big Kahuna. Jak ktoś nie widział, to niech sobie zobaczy. Ale dzisiaj też się zastanawiam, czy ludzie wiedzą, dlaczego Jezus by nie chodził głosować. Bo tak intuicyjnie każdy, jak sobie wyobrazi, że Jezus idzie i ma głosować na jakie tam ostatnie wybory w Polsce były. Wtedy, kiedy to mówię, to między Tuskiem a Kaczyńskim. Zawsze jest między Tuskiem a Kaczyńskim, od chyba 20 lat już, tragedia. Co się z tego kraju porobiło, jakie nudy. No wszystko jedno, nie? Kto tu by był, bo ten sam problem będzie zawsze. Na kogo głosowałby Jezus? No i tak sobie człowiek w ogóle myśli, a może by głosował, to sobie myśli tak. Jezus by głosował bardziej na prawicę niż na lewicę. Dlaczego? No nie wiem, się wydaje takie naturalne, nie? Może dlatego, że lewica nienawidzi Kościoła, a może tam od razu nienawidzi. No nie sympatyzuje, jest jakby obrzydza ich Kościół, a prawica znowu kocha Kościół i w ogóle chodzi do Kościoła i podpisuje się pod deklaracją Gierzwałcką, żeby inkoronować Jezusa, jego 17 matek Maryi na super królowych Polski na przykład. No i takie jakieś różne historie prokościelne są. No właśnie, no ale właściwie z drugiej strony, jak się tak przyjrzeć temu Jezusowi z Biblii, to Jezus był tutaj lewicowy, bo on nie znosił Kościoła, a nie, że podpisywał deklaracje gierzwałckie z faryzeuszami i saduceuszami za swoich czasów. No nie podpisywał, tylko ich krytykował cały czas i w ogóle oni go nie lubili i właśnie to go zabili na końcu, więc to tak jakby nie pasuje. Czyli Jezus by nie głosował na prawicę, tylko już prędzej na lewicę, tak? No to też jakoś nie, bo ta lewica znowu nie ma, albo powiem tak, że ma właściwie w głębokim poważaniu wszystkie przykazania. No i chociaż Jezus przyszedł właściwie, żeby te przykazania już nie były potrzebne, to co zrobił, to po to on zrobił, żeby nie trzeba było się przejmować przykazaniami, to z drugiej strony jednak to Ojciec napisał te jego przykazania i on, ten Jezus mówi, że one nie głupie są te przykazania, one są mądre i po coś są. I trzeba szanować chociażby dlatego, że to jego ojciec napisał, a ojciec jest fajny i należy go szanować, bo to ojciec i w ogóle wszystko stworzył i to daje mu jakieś troszeczkę przywileje może. Więc może by na lewicę też nie głosował. No, pewnie ludzie się zastanawiają, czy Jezus by głosował na tych czy na tamtych, myśląc o takich głośnych tematach jak na przykład aborcja. No, poza tym projektem Odwyk tutaj, to są takie inne poboczne projekty, na przykład blog poludzku.com. I na tym blogu poludzku.com piszemy, ja i inni tacy ludzie, piszemy, co tam sobie myślimy o Bogu i życiu z Bogiem i Biblią w tych czasach. I najpopularniejszy absolutnie artykuł to jest mój tekst o aborcji. No nic ludzi tak nie interesuje jak aborcja. I o tej aborcji chcą czytać bardziej niż wszystkie inne teksty, które tam są na tym blogu poludzku.com. Chociaż one inne są mądrzejsze i ciekawsze i bardziej życiowe i praktyczne przede wszystkim.
Bo większość ludzi, która czyta tej aborcji, ani jej nie robiła, ani robić nie będzie, ani jej nie chce robić i w ogóle właściwie temat ich nie dotyczy bezpośrednio, bo no, to jest jakieś zjawisko, ale znowu nie aż tak masowe, jak inne zjawiska, które są bardziej masowe, na przykład problem oszukiwania na pieniądzach, tego albo owego, albo problem kłamstwa. No nie powiedzcie mi, że ludzie częściej robią aborcję niż kłamią, albo że rzadziej kradną niż dziecko, prawda, coś tam przyszłe, już, żeby już nie było przyszłe to dziecko. No nie, no ale jednak te głośne tematy. No i widzicie, jak jest problem pod tytułem na kogo głosowałby Jezus, albo no właśnie kogo by popierał, albo kto jest bardziej po myśli Jezusa na scenie politycznej, to my myślimy o tym, co głośne, a nie o tym, co ważne. I dlatego na przykład ten program Odwyk, który jest nie po to robiony, żeby był popularny i głośny, nie gada o aborcjach, homoseksualistach i innych takich rzeczach głośnych i ekscytujących, tylko o takich bardziej nudnych rzeczach, ale ważniejszych. No bo w sumie, no nie wiem sam, to jest jakiś mój masochizm czy coś, no ale tak sobie myślę, ktoś to musi robić. No, jak Jezus chodził, no widzicie, ja się tak wzoruję na tym Jezusie trochę. No i on robił swoją działalność, nie przejmując się, czy on był popularny, czy nie. W którymś tam momencie był popularny, ale potem już przestał być i ci sami ludzie, którzy mu dawali lajki, dali mu takiego dislajka, że krzyczeli, żeby go zabić. Więc w sumie zdarza się wśród youtuberów polskich też i wszystkich innych zawsze, bo ludzie tacy są troszkę głupi i nie wiedzą, co dla nich dobre i kto jest, no... Komu warto oddać głos? Nie, nie wiedzą. Tak a propos tematu. No, więc Jezus skończył na tym krzyżu, a pod tym krzyżem było parę osób. Maria, Maria i Maria. I parę innych, ale głównie to te Marie tam siedziały i patrzyły. To w odcinku możecie posłuchać, jakie Marie były w życiu Jezusa. W odcinku pod tytułem Maria, 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 Maria i Maria. Bo ich było pięć przynajmniej. Tych Marii. Strasznie popularne imię było to wtedy. No i tak, no więc to popularność to nie jest taka ważna rzecz. No i właśnie tutaj mamy jeden problem. Dlaczego nam nie pasuje Jezus do polityki? Bo polityka sprowadza się do szukania popularności. Przynajmniej w dzisiejszych czasach, w czasach tej współczesnej, nowoczesnej demokracji, tak zwanej, tutaj Korwin by powiedział tfu, może i tfu rzeczywiście, dlatego że ten problem z demokracją, pomimo tych różnych plusów, to one też tam są, jest taki, że ci ludzie, którzy chcą, żeby na nich głosować, jako pierwszą i najważniejszą rzecz, jako cel najważniejszy, wyznaczają sobie popularność. I to jest ta różnica między Jezusem. Dlatego Jezus, nie możemy sobie wyobrazić, że głosowałby na kogoś, bo Jezusowi ewidentnie nie chodziło o popularność i to nie było na pierwszym miejscu w tym, co robił. Jak ktoś nie wierzy, zrób sobie tu pauzę, przeczytaj Ewangelię, którąś z tych pierwszych czterech książek w Nowym Testamencie i wróć słuchać dalszej części. Jak już przeczytasz, to powiesz, no tak, Martin ma rację. Albo możesz nie czytać, tylko mi zaufać, że ma rację na podstawie tej szczątkowej wiedzy o Jezusie, którą masz ze szkoły, albo że przeczytałeś kiedyś trzy rozdziały z Biblii. No dobra, wystarczy, nie? Bo wyobrażamy sobie jakoś Jezusa i to wyobrażenie podstawowe nie jest takie złe. No, znaczy w miarę się chyba zgadza z Biblią, bo no, chyba, że ktoś się naprawdę wyobraża, że Jezus by poszedł głosować. To wtedy znaczy, że potrzebujesz więcej Biblii niż te trzy rozdziały. W ogóle dobrze przeczytać taką książkę jednak, żeby wiedzieć, co tam jest, żeby ją móc krytykować na jakiejś podstawie, jak już musisz. No dobra, tak, więc o co chodzi? No o co chodzi, że Jezus nie szukał popularności przede wszystkim, a w polityce szuka się popularności. Przynajmniej w tych demokratycznych partiach współczesnych politycy. Po to oni są. I szukają tej popularności za wszelką cenę. Może nie wszyscy za wszelką, ale bardzo blisko jest za wszelką cenę, czyli byle po trupach, za co zresztą wielu ludzi krytykuje polityków, że wszystko zrobią dla popularności. To jest bardzo ciekawe, bo zwykle za to krytykuje się youtuberów ostatnio, ale jedni od drugich się niczym nie różnią. Oni się tylko różnią jakby polem działania, nie? Ale metoda i cele są te same.
Metoda to jest gadać, nakręcać ludzi, wzbudzać emocje, wzbudzać zaufanie po to, i to jest wspólny cel, żeby być bardziej popularnym. No i ta popularność się jednym przekłada na głosy, drugim na jakieś lajki, trzecim na jakieś suby. Wszystko jedno, o to samo chodzi. Jezus taki nie był. I to może ten wniosek, jeżeli się ze mną zgodzisz, to zastanów się nad tym, czy w takim razie naśladowca Jezusa powinien głosować. No i teraz mi zaraz wzbudziłem emocje teraz, nie? Tak, bo ja wiem, że wielu z was, albo może tych, komu powinniście przesłać ten odcinek, z waszych znajomych, jest nacjonalistami, takimi ostrymi. Ja wiem, że dla was to się nazywa patriotyzm, koledzy patrioci, ale nazwijmy to po imieniu. To jest miłość do nacji, do narodu, do ojczyzny i stawianie tego jako jeden z ważniejszych celów w życiu. Gdzieś tam na górze priorytetów. To przywiązanie do narodu, nie? Do atrybutów, do tego narodu różnych, do jakiejś zbiorowości na poziomie takim milionów ludzi już. Nie do jakiejś lokalnej grupy, no też, ale tak bardziej całość. Nie? Polska. Przynajmniej inny kraj, wszystko jedno, to jest nacjonalizm. No dobra, ale oczywiście nie każdy nacjonalista to od razu jakiś Adolf Hitler, czy ktoś? No dobra, ale to jest ta sama koncepcja, o to mi tylko chodzi. I teraz znowu, w Polsce zwłaszcza, przyjęło się jakoś tak kojarzyć patriotyzm ostry prawicowy z przychylnością do Boga. I to jest bardzo dziwne, że tak się łączy, bo jak mówię, Jezus krytykował Kościół. Ze swoich czasach, czyli zorganizowaną religię. Jezus był rebeliantem wobec zorganizowanej religii. On ją ledwo tolerował. Nie mówił, że weźcie tutaj, spalcie wszystkie synagogi, ale niedużo mu brakowało naprawdę. Krytykował liderów, mówił, żeby ich słuchać, co prawda, ale żeby nie robić tego, co robią, jechał po nich ile wlezie. I sam raczej był ze swoimi uczniami, niż chodził do synagogi. Nie kazał uczniom swoim, zwróćcie uwagę, chodzić do synagogi, ani do kościoła. Kościół on wymyślił własny i z własną koncepcją spotykania się jak równi ludzie w takich grupach przyjaciół, bez hierarchii, bez władzy. No oczywiście uczniowie, że oni byli przyzwyczajeni do synagogi, to potem zrobili trochę po swojemu i tak do dzisiaj to zostało i mamy tych wszystkich księży i pastorów i całą tą hierarchię wziętą z synagogi oryginalnie i z tych wszystkich przyzwyczajeń, że człowiek bardzo lubi mieć nad sobą bat albo marchewkę, no ale w każdym razie lubi tą hierarchię, bo też ma się dokąd piąć, możesz zostać liderem młodzieżowym, po liderze młodzieżowym jakimś asystentem pastora, potem wielkim pastorem, superpastorem, a w kościele katolickim no to już w ogóle jest fantastycznie, bo masz 17 poziomów na każdym poziom i możesz się piąć w górę aż do samego papieża, ile wlezie i masz co robić w życiu. Nie? To jakoś tak pasuje. Poza tym cała koncepcja posłuszeństwo liderowi w zamian za poczucie bezpieczeństwa, że on ci powie jak żyć, co myśleć, nie? No to się jest korzystne dla obu stron, jest taka symbioza. Ale Jezus nie taki miał w ogóle plan i to jest jasne w Nowym Testamencie, jak się czyta jak to Jezus widział, to zupełnie nie tak. Nawet nie tak jak pierwszy Kościół zrobił, chociaż pierwszy Kościół był bardzo blisko ideałów Jezusa, ale no, jak mówię, oni mieli swoje przyzwyczajenia religijne, wywodzili się pierwsi apostołowie wszyscy z religii zorganizowanej, czyli wszyscy chodzili do synagogi, mieli rabinów, mieli liturgię, mieli to całe, co się wiąże z chodzeniem do jakiejś tam instytucji religijnej, wszystko to mieli i te przyzwyczajenia no, nie dało rady tak skasować do zera. W idealnym świecie byłoby tak, jak Jezus to powiedział, czyli że wszyscy jesteście braćmi, kto ma być największy, ten ma być jak sługa wasz i macie jednego ojca, nie nazywajcie nikogo ojcem ani nauczycielem, bo jest jeden, Jezus, Bóg, Duch Święty, nic więcej nie ma, żadnej hierarchii, żadnych kościołów, żadnych budynków, żadnych zapisów do organizacji, no nic, normalnie jak banda hipisów. No ale coś nie pykło. Mniejsza z tym, Bóg jak widać dużo rzeczy toleruje, nie musimy być idealni, spoko, a ja bym był za dążeniem do ideału. Pytanie na dzisiaj jest, na kogo głosowałby Jezus dalej i czy mieszałby się w politykę. I to ten podział między prawicą, co jest do Boga, i lewicą, co jest antybóg, ona jest kompletnie fałszywa.
Jeżeli, ja tu mówię z perspektywy Biblii, prawdziwego chrześcijaństwa, znaczy prawdziwego, oryginalnego, dobra? Pierwszego chrześcijaństwa, albo chrześcijaństwa pochodzącego od Jezusa, a nie tego, co ewoluowało do dzisiejszych czasów przez ludzi i Kościoły. Czyli to oryginalne chrześcijaństwo jest niekompatybilne w ogóle z podziałem dzisiejszej polityki na jakąś prawicę i lewicę. Dlatego, że prawicowe partie czy poglądy, one się wiążą z Kościołem, a nie z Bogiem. Z Bogiem też się wiążą. Ale ten Bóg jest też widziany przez Kościół zawsze. To nie jest Bóg, do którego się prawicowy człowiek idzie sobie bezpośrednio, traktuje go jak ojca i jakąś hipisowską grupę zakłada, wesołych ludzi szukających miłości. Nie, nie, nie. To jest zorganizowana hierarchia i zawsze też połączona z jakąś dozą nacjonalizmu czy instytucjonalności czy coś. Dlatego, że prawica oznacza wizję świata, w której wszystko jest zorganizowane, uporządkowane i istnieją silne, hierarchiczne, grupowe organizacje. Naród, kościół, rząd, państwo. No i tak w tą stronę jakby się idzie. Co to ma wspólnego z Bogiem? Otóż guzik to ma wspólnego z Bogiem, a nawet jak ma, to z Allahem, ale nie z Bogiem Ojcem Jezusa. To jest w ogóle nie ta koncepcja. Także no nie. I to jest złudzenie, w którym żyją miliony ludzi, myśląc, że są po stronie Boga, kiedy tak naprawdę niespecjalnie mają coś wspólnego z tym Jezusem oryginalnym. I stąd jest ten odruch, że wyobrażenie sobie Jezusa, jak chodzi na wybory, to coś nam nie się nie klei, że Jezus na kogoś głosuje. Ale jest jeszcze drugi powód. To jest ważny powód i coś daje do myślenia, nie? Ale jest drugi powód. Drugi powód jest banalny akurat i też ważny w konsekwencjach dla naszego myślenia tutaj teraz dzisiaj. Więc jeżeli pierwsze, to co teraz powiedziałem, pierwszy problem, że partia prawicowa ani lewicowa w ogóle nie jest pro Bóg i pro Jezus, to już jak ci to nie rozwaliło mózgu, to ci drugie rozwali mózg. Uwaga, więc mówię. Problem polega na tym, że Jezus jest królem, a król nie głosuje. No i teraz myślisz, że jakieś tam technikalia, to tak symbolicznie Jezus jest królem. Otóż nie, Jezus nie jest symbolicznie królem. Według Biblii jest realnie królem. A jego grupa, społeczność, czyli wszyscy, którzy w niego wierzą, są częścią królestwa. Bo królestwo to nie są instytucje państwowe, ani kawałek ziemi z jakimiś granicami. To są ludzie i sposób, wspólne rzeczy, które łączą tych ludzi. To jest królestwo. Żebyście sobie wyobrazili jakieś takie klasyczne królestwo z bajki, albo nawet nie klasyczne, weźmy Wielką Brytanię. Gdyby królestwo Wielkiej Brytanii, zjednoczone zresztą, nie miało granic ziemi, tylko by byli, nie wiem, jakimiś takimi nomadami jak Żydzi przez setki lat, to czy nie mogło to by być dalej królestwo, tylko że bez ziemi? Mogłoby, co udowodniła Polska na przykład przez 123 lata plus minus zaborów, kiedy Polska istniała, tylko chociaż nie istniała. No istniała jako kraj, instytucje, granice, kraj, ziemia, ale istniała w ludziach, w głowie, nie? Więc ostatecznie chodzi mi tylko o to, jedno, żeby zauważyć, że wszystko się sprowadza do ludzi, nie do granic, nie do państw, nie do instytucji, nie do nawet nas, tylko do ludzi, do tego, co ich łączy, do tego wyobrażenia ich wspólnego świata. I z tego wynika, biorąc to pod uwagę, weź sobie uświadom, że Królestwo Boże, tak zwane jest takie określenie w Biblii, jest realnym królestwem. To nie jest tylko symboliczna nazwa jakaś taka świętoszkowata, nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, jeżeli to potraktować poważnie, to znaczy, że ci, którzy się zapisują do Jezusa jako króla właśnie, dołączają do nowego królestwa, do państwa, właściwie powinien zostać paszport. Gdyby w Królestwie Bożym były paszporty, to oni dostaliby paszport i obywatelstwo na podstawie deklaracji, że dołączają do tego królestwa. No i Biblia to traktuje poważnie zupełnie, jako w wielu miejscach możecie, odkąd Jezus zaczął chodzić po tej planecie, aż do ostatniej księgi z Nowego Testamentu, objawienia, co tam o przyszłości mówi, to tam wszędzie zobaczycie to założenie, które jest bardzo poważnie traktowane, że Jezus jest królem realnie, panuje nad swoimi ludźmi i kiedyś będzie panował nad całą resztą ludzi też.
w ogóle. W ogóle to jest król. W każdym sensie tego słowa. Co ciekawe, są takie miejsca jeszcze na tej planecie, resztki dawnych królestw, które były w Europie, które się wzięły z chrześcijaństwa, jakoś tam fundamentalnie miały korzenie gdzieś w tym chrześcijaństwie. I na przykład, jak ja widziałem koronację króla obecnego w Wielkiej Brytanii, po tym jak umarła królowa Elżbieta, to widziałem, jak wygląda koronacja. I ona się zaczyna do dzisiaj taką sceną, to jest cała, wiecie, taka inscenizacja, ona się zaczyna sceną, możecie pewnie sprawdzić w nagraniach, a nie polecam, bo trochę nudne, ale jak ktoś ciekawy, to zaczyna się od tego, jak wchodzi dziecko do tego króla nowego, co ma być koronowany w Wielkiej Brytanii, mówi tak, że witam cię w imieniu króla królów. No i ten król jakby oddaje temu dziecku, może tam kłania czy coś, uśmiecha, już nie wiem, co mu to robi, ale jest to taka scena, która pokazuje, że król Wielkiej Brytanii jest uległy wobec króla królów. Oczywiście tutaj na myśli mają Jezusa. No i może to brzmi jakoś bajkowato, czy znowu symbolicznie, czy co tam, tak nierealnie, ale przecież to się naprawdę dzieje i do dzisiaj została ta koncepcja, że król pochodzi od króla realnego, króla Jezusa, który ma tam ogólnie królestwo, i ten król Wielkiej Brytanii, przynajmniej teoretycznie, ma rządzić w imieniu tego prawdziwego króla chrześcijan. No właśnie, no jest na razie chrześcijan, a w przyszłości w ogóle wszystkich ludzi na planecie tej, albo następnej, nie wiem, gdzie tam będziemy żyć. No i to zastanów się nad tym teraz. Konsekwencje tego, że Jezus jest królem, jest takie, że król nie może głosować na żeby wybierać władz innego królestwa. W ogóle król nie głosuje, w ogóle z definicji. Król jest suwerenem, więc nie głosuje. Czy poddani tego króla teraz powinni głosować we władzach innego kraju? I to jest to pytanie, które może rozwalić mózg. Właściwie odpowiedź na to pytanie zdradza, po której stronie jest twoja lojalność. Teoretycznie jest to możliwe mieć podwójne obywatelstwo przecież, nie? Nawet jak dzisiaj nie ma królestw, tylko państwa, to istnieje taka koncepcja jak podwójne czy potrójne obywatelstwo, że po piątne zależy, ile kto ma czasu w życiu na takie rzeczy. To znaczy, że możesz być obywatelem Wielkiej Brytanii i Polski naraz, mieć dwa paszporty. No i są tacy ludzie. Nie wszystkie kraje to akceptują, więc jak zostajesz obywatelem jakiegoś kraju, któregoś tam nie wiem którego, ale mniejsza z tym, są niektóre kraje, które nie pozwalają na to i musisz się zrzec wszystkich obywatelstw, możesz być lojalny wobec tylko jednego kraju. No bo to dzięki temu unika się problemów, co na przykład jak te dwa kraje zacznie, będzie wojna polsko-brytyjska, no to długo nie potrwa pewnie taka wojna, ale bo Polacy by się bardzo chętnie, podejrzewam, poddali następnego dnia, bo właściwie to korzyść dla wszystkich, ale co jeżeli by była, nie? No to właśnie człowiek ma dylemat, bo nie wie teraz do kogo zabić, a do kogo, prawda, nie zabić i jakoś tak, kto jest wróg i przyjaciel. Wczoraj sąsiad, a dzisiaj będę do niego szczerał. No bardzo niekomfortowa sytuacja. No ale pokazuje to, że w sytuacjach życiowych, to Jezus o tym mówił, nie? Że nie można dwóm panom służyć, powiedział. I w takich sytuacjach życiowych gdzieś się zawsze dojdzie do takiego miejsca, gdzie musisz wybierać. I człowiek bardzo lubi mieć wszystko naraz, nie? Żeby wszystko było możliwe, żeby być i komunistą, i wolnorynkowcem naraz, czyli żeby tutaj był socjal za darmo, ale żebym też był bogaty jednocześnie. Wszystko jest możliwe, nie? Tak jak taka kobieta z kawałów, co chce, żeby jej mąż był delikatny, ale brutal, nie? Żeby był wykształcony, ale silny. I żeby w ogóle miał czas na wszystko. Miał czas dla niej, ale dużo pracował. Nie, żeby tam 8 godzin mógł jej poświęcać czasu codziennie, a 8 godzin też, żeby mógł pracować, ale 8 godzin, żeby mógł się uczyć też. Przecież i 8 godzin, żeby chodzić na siłownię, jeszcze 8 godzin na jakieś hobby by się przydało, i jeszcze tam na coś 8 godzin. No i żeby się wyspał przede wszystkim 8 godzin. I tak codziennie. No więc ludzie tak chcą, żeby tak było i gratuluję wam, jak wam się uda, ale wam się nie uda i w którymś momencie w życiu będzie problem, że trzeba wybierać. I teraz w praktyce życiowej, i to jest smutne,
I to jest to, o czym Jezus, o co Jezusowi chodziło, że przestrzegał, żeby nie mieć dwóch panów, bo się jednego zostawi, w końcu drugiego wybierze. I człowiek wybiera zwykle nie to królestwo, jeżeli już należy do Królestwa Bożego i do Królestwa Polski, powiedzmy. Czyli Królestwa Wielkiej Brytanii, Państwa Polskiego i do Królestwa Bożego. Ma trzy królestwa i teraz nagle się stanął w sytuacji, że musi się zdecydować na jedno. Bo no tak, bo powiedzmy, wymagania każdego z nich są inne i rozłażą mu się te drogi. Co wtedy? I co wtedy wybiera zwykle? Praktyka pokazuje, że taki biedny człowiek, biedaczyna, nie wybiera to, co jest ważniejsze, mądrzejsze, lepsze, tylko to, co jest najbardziej bezpośrednie, to, co jest najbliższym zagrożeniem albo najbliższą nagrodą. Czyli inaczej mówiąc, to, co jest bliżej po prostu niego. I w takiej koncepcji Królestwo Boże zawsze przegrywa. Bo to jest królestwo, w którego król jest najdalej, w ogóle jakimś innym wymiarze, nie wiadomo, gdzie on teraz bywa sobie, w jakimś niebie, a nie, nikt nie wie, co to znaczy, a król Wielkiej Brytanii jest znacznie bliżej, albo jakiś inny prezydent Polski też jest dużo bliżej. Zagrożenie jest też takie, że no jak na przykład będziesz wrogo nastawiony do państwa brytyjskiego, to tutaj dookoła chodzi policja, wojsko czy coś i mogą cię pyknąć tutaj za coś, a w Polsce to już tym bardziej. To już nawet nie musisz podpadać i tak cię mogą, więc to jest zagrożenie bliższe, bezpośrednie. No a jak podpadniesz Bogu i skłamiesz czy coś, no to coś się stanie. No na razie nic, nie? Może kiedyś tam, może po śmierci, może w ogóle, nie wiadomo. Może jest Bóg, może go nie ma. I wtedy zawsze mówię, człowiek wybiera to, co bardziej bezpośrednie. Jak jest bezpośrednie zagrożenie, to tym się kieruje. A nie tym, że kiedyś tam jak umrze, to coś tam. I dlatego to jest bardzo niebezpieczne. Jak ktoś chce być chrześcijaninem, należeć do Królestwa Bożego i jednocześnie należeć do państwa polskiego. No ja wam mówię w praktyce, że to trzeba być, ja nie wiem, jakim monumentalnie silnym wiarą człowiekiem, żeby w takiej sytuacji wybrać coś, co jest dużo dalej w realnym życiu niż bezpośrednie zagrożenie, które stwarza państwo, w którym się mieszka fizycznie. Trzeba bardzo, bardzo wierzyć, inaczej mówiąc, w to Królestwo Boże. No ale jak wychodzi w praktyce, prawie nikt nie wierzy. A jak nie wierzycie, to sobie przypomnijcie, co robili ludzie za COVID-a, kiedy było bezpośrednie zagrożenie mandatem aż 50 funtów w Wielkiej Brytanii, aż 50 funtów, za śpiewanie piosenek o miłości Boga i przytulanie swoich braci i sióstr i spotykanie się tak, jak to się działo przez 1000 lat, a nagle nie wolno, bo Katar i różne takie rzeczy. No to co wybierali ludzie? Bo jest dokładnie tak, jak mówiłem. Prawie wszyscy, poza chlubnymi wyjątkami, ludzi, którzy udowodnili, że w coś naprawdę wierzą, zrobią sobie przerwę od Królestwa Bożego, zapomnieli, że oni w ogóle tam jakieś miłość, jakieś tam spotykanie się razem, w ogóle nieważne. I przeszło natychmiast na stronę państwa, które ich wymusiło jakoś, bardzo słabo zresztą wymusiło jakieś rzeczy. Dawniej, w dawniejszych czasach, przecież znamy tę historię o ludziach, co oddawali życie, poświęcali majątki za to, że nie chcieli się zrzec wiary albo swoich praktyk religijnych. Ile Żydów poumierało przez te wszystkie czasy za to, że nie chcieli przestać być Żydami. Te wszystkie historie z Biblii, tego Daniela, który go wrzucili do jaskini lwów, bo się nie chciał iść na kompromis, bo miał właśnie wybór między państwem a swoim Bogiem. To były zawsze wyjątki. No ale to Jezus mówił, że to jest wąska droga, którą się idzie do Niego, a bardzo szeroka, która idzie w cholerę gdzieś tam po krzakach. No i większość ludzi pokazuje dziś, no parę lat temu, nie? Pokazały doświadczenie, idzie sobie w cholerę. Co pokazuje, zdradza właśnie ten problem, o którym mówię. Problem numer dwa, którego mózg ci powinien wybuchnąć teraz to, że nawet jak myślisz, że jesteś chrześcijaninem, ale jednocześnie jesteś jakimś porządnym obywatelem i przejmujesz się sprawami kraju, państwa, królestwa, to już samo to, że się tym przejmujesz bardzo, może sprawić, że tylko ci się wydaje, że jesteś chrześcijaninem, a w rzeczywistości wcale nim nie jesteś, bo twoja deklaracja przywiązania do Jezusa jako króla jest na drugim miejscu. Albo i siódmym, albo nawet nie wiadomo gdzie daleko.
A tak naprawdę jesteś tylko w wolnej chwili i w wolnym czasie, godzinę na tydzień chrześcijaninem i tylko jak nic innego akurat ważniejszego nie ma. A wszystko jest ważniejsze. Jeżeli prawdziwy masz problem, prawdziwe zagrożenie, natychmiast zapomnisz o wszystkim, że w coś wierzyłeś i pójdziesz robić to, co trzeba, to, co wszyscy, to, do czego cię zmusza bezpośrednia sytuacja. I dlatego my nie możemy sobie wyobrazić Jezusa, że głosuje, dlatego że Jezus na pewno pokazał to życiem i śmiercią, i wszystkim, co mówił, że dla niego absolutnie jedynym i najważniejszym jest należenie do Królestwa swojego Ojca. Czy Królestwo Boże dla niego jest absolutnie najważniejszym i nie będzie żadnych kompromisów. W związku z tym nie możemy sobie wyobrazić, że Jezus głosuje na partię PiS albo PO albo Mencen albo coś z powodu tego, że Jezus by się tym w ogóle nie przejmował, bo to nie jest dla niego ważne. I on nawet jakby się przejmował, to nie jest w stanie zostać poddanym tego królestwa czy państwa. Bo sam fakt głosowania pokazuje, że należysz do czegoś, należysz do tego państwa i do jego spraw i podlegasz. Jezus był niepodległy. I co ciekawe, mówił o tym dosyć wyraźnie i mówi do tego bardzo brutalnie to pokazywał. Nie chodzi nawet tylko o samo państwo, ale w ogóle mówi też o rodzinie w ten sam sposób. Jezus powiedział przecież, że jeżeli ktoś idzie za mną, a nie ma w nienawiści żony, dzieci, domów, pieniędzy, kraju, państwa, nacji, tego też, no to nie może być moim uczniem. I on tak radykalnie mówił. No i co, myśmy to w tym wszyscy zapomnieli? Czy nam jest niewygodnie o tym pamiętać teraz? Myśmy już tak do chrześcijan mówię. Panowie chrześcijanie, to wam się wydaje, że chrześcijaństwo to jest taki kwiatek do kożucha, że to znaczek jakiś Matki Boskiej się przyczepia i tak sobie jest na ozdobę? No to sorry, ale nie według Jezusa. Jezus mówi, że to ma być priorytetowe, a nie przy okazji. No, więc Jezus by nie głosował. Nie głosowałby na bank. Nie mam opcji, żeby głosował. Ani nie głosował, ani się nie zajmował takimi sprawami. Podatki ledwo płacił. Płacił z jakichś tam powodów, co też jak się przeczyta, to takie dziwne są te powody. Ale nie czuł się zobowiązany nawet do płacenia podatków, bo nie czuł się podległy w ogóle ani pod władzę Rzymu, ani pod władzę Izraela, ani pod władze religijne, pod żadne. Tylko pod władzę Boga. No jest to taka arogancja, nie? Że ja nikomu nie podlegam, ja tylko Bogu się kłaniam. No jest, ale ma do tego prawo każdy człowiek. I to jest oczywiście sprzeczne mocno z pewnie prawami różnych krajów. No bo wiecie co, na początku chrześcijaństwa właśnie o to się rozbijało całe chrześcijaństwo, kiedy się zaczynało, że to była jedyna religia, nawet nie religia, jedyny światopogląd, jakby to tam tak zwał, to było jedyni ludzie, którzy odmawiali kompromisowego uznawania innych religii i Cezara za coś, co jest, co też należy się kłaniać mu, nie? Po prostu byli bezkompromisowi zupełnie i uważali, że tylko Królestwu Boga podlegają i tylko Bogu. I tam, gdzie to nie przeszkadza Królestwu Bożemu, to oczywiście będą sobie żyć bardzo dobrze, spokojnie, komu nie wadzić. Ale jeżeli przyjdzie Pan Cezar i powie, że mi się też musisz kłaniać, to oni mówią, sorry, nie mogę, nie będę. I za to ich zabijali setkami. I gdzieś w około 100 roku setnym z okolicach, to są zapiski z tych prześladowań chrześcijan, gdzie Rzymianie bardzo pogardliwie do chrześcijan podchodzą, i nie rozumieją też ich koncepcji, ale zgadzają się, że to są fanatyczni ludzie. Oni fanatycznie widzą swoje tam Królestwo Boże i tego zabitego Jezusa jakiegoś i tak to widzą, że w ogóle nie rozumieją ich podejścia i traktowali ich pogardliwie, tych chrześcijan. No, to akurat nie przeszkadzało chrześcijaństwu się straszliwie rozrastać. Może właśnie dlatego, nie? Bo ludzie podchodzili do tego poważnie jednak. Wtedy. No może dlatego dzisiaj chrześcijaństwo nie ma właściwie. Są tylko takie po nim ubrania zostały, a w środku już nikogo nie ma. To są same tacy ludzie udający chrześcijan, zachowujący się jak chrześcijanie, gadający jak chrześcijanie, którzy nie są chrześcijanami.
No, bo to znaczy sprawdzić bardzo łatwo, nie? Znaczy wejść i zakazać mu, że państwo przyjdzie, zakaże mu śpiewać, tańczyć, gadać o Bogu, i jeżeli to zrobi jako państwo, to nagle się okaże, że strach przed państwem, albo i nie strach, tylko jakiś, nie wiem co, miłość, szacunek jest większa niż miłość, szacunek i strach przed Bogiem. No i panie lipa. No i takie są wnioski z zastanawiania się nad tym, na kogo głosowałby Jezus. Oczywiście Jezus głosowałby na siebie. No, na siebie, na swojego ojca głosował, na swoich może przyjaciół by głosował. Oni się trzymali razem i nie uważali świata za coś wartego głosowania. O, tak bym powiedział. No ale co z tymi, co głosują? Czy oni coś grzech popełniają? Nie, no my jesteśmy już daleko, daleko w innym rozdziale. Gdzie tam jakie grzechy? Panie, chrześcijanin w ogóle nie ma już takiej koncepcji grzech, bo grzech, że jest, nie, ona jest dalej ważna, ale nie dotyczy go ten problem, bo to rozumiecie, co to bycie chrześcijaninem znaczy. Już po tylu odcinkach to chyba rozumiecie, jak ktoś pierwszy raz od tego zaczął słuchać, to wyjaśniam w skrócie, że cała ta koncepcja chrześcijaństwa polega na tym, że przyszedł ten Jezus i zapłacił za te wszystkie grzechy, wziął to wszystko na siebie. W związku z tym wszystkich, którzy się na niego powołają teraz, już ten problem nie dotyczy, nie obowiązuje. Bo wiesz, ktoś ci zarzuca, powie, o masz grzech, a ty pokazujesz na Jezusa, on zapłacił. Ja jestem czysty. Dziękuję bardzo, do widzenia, robię co teraz chcę. I ta wolność jest podstawą Nowego Testamentu, tego Nowego Przymierza. Wolność, która jest efektem powoływania się na Jezusa i należenia do Jego Królestwa właśnie. To jest ten przywilej dla ludzi, którzy podchodzą do tego poważnie. No, no więc mówię, Jezus by nie głosował. No więc jeżeli głosujesz, to grzech, ale jak mówię, nie ma z tym problemu, ale bardziej chodzi o to, żeby się zastanowić, czy motywacje, jakie twoje za tym stoją, nie są właśnie gorsze niż ty myślisz, bo ty myślisz, no ja dbam o państwo. Zastanów, dlaczego dbasz o państwo i co jest właśnie twoim państwem jako chrześcijanina? No bo to ja myślałem, że podobnie jak wszyscy chrześcijanie, odkąd chrześcijaństwo istnieje, ci prawdziwi, co szli za Jezusem, no to Jezus i tyle, nie? Królestwo Boże, to jest moje królestwo. Ja jestem obcym, ja tu gościem jestem, tak jak jestem w Anglii gościem, tak jak samo jestem i w Polsce gościem i tak samo w każdym kraju będę gościem, gościnnie. No i jako gość muszę oczywiście muszę zachować przyzwoicie, nie robić problemów innym, no jak to gość. Ale jeżeli zaczynam głosować z powodu tego, że czuję się gospodarzem i mówię, to jest mój kraj, to jest niebezpieczne. Bo się zaraz ktoś cię zapyta, jak to jest twój kraj, a Królestwo Boże to co to jest? A i co odpowiesz mu? To też mój kraj. Aha, też, także masz dwa, tak? No dobra, ale jak jeden kraj powie, idź na wojnę, zabijaj Ruskich, a drugi powie, że Jezus umarł za wszystkich i nie zabijaj nikogo, raczej sam się daj zabić, żeby kogoś ratować, to co zrobisz? No bo to, ja nie wiem, to nie jest taka wirtualna sytuacja wcale. Bo ja byłem w lecie na Ukrainie, gdzie chrześcijanie kupowali za pieniądze zebrane na ściepie drony do zabijania Ruskich. Więc, no mówię, realny problem. Ja nie byłem za kupowaniem dronów, a grosza na to nie dam. Myślałem, że chrześcijanie mieli zajmować Królestwem Bożym, a nie tępieniem ludzi z sąsiedniego państwa. Niezależnie od tego, czy to wredne państwo jest, czy niewredne, to chrześcijańskie są troszkę jakby już nie u siebie. No, także taki romans z państwem, którego nie jesteś gospodarzem, tylko już jesteś totalnie gościem, no to jest trochę... No trzeba się będzie... No, problem jest, nie? W głowie, bo będzie to decyzje trudne. O to chodzi. No nie mówię, że to jest niemożliwe. Jeszcze raz powiem, zwłaszcza kiedy tak się zdarzy, że możesz być na przykład poddanym króla Wielkiej Brytanii, który sam z siebie zaczyna rządy od tego, że deklaruje swoje poddanie Królestwu Bożemu. No rzeczywiście to wszystko jest na papierze i ściema troszeczkę, no ale jeżeli by nie było w ramach tego
tego i na ile to prawdziwe jest, to oczywiście jest wszystko w porządku. Dlatego dobrze chrześcijanom było nieraz w Wielkiej Brytanii mieszkać sobie, bo w Anglii, jak się akurat tak zdarzyło, że ten król był mocno chrześcijański i poważnie do tego podchodził, nie? Więc te jakby nie mieli dylematu. Ale w realnym życiu zwykle, czyli w Anglii, czy gdziekolwiek, i tak zawsze będzie ten dylemat. No bo wiecie, no, większość jednak władców tego świata to są łajzy i aż tak znowu im nie zależy ani na królestwach bożych, ani na ludziach, ani na poddanych, ani na obywatelach. No, zazwyczaj im zależy na sobie i swoich własnych jakichś tam lękach, zachciankach, potrzebach czy czym innym. No i wiecie, różnie bywa, bo historii jest tyle, ile jest ludzi, każdy ma własne życie i różne cele i strachy i wszystko, jest ciekawie przynajmniej, nudno nie jest. Nudno nie jest, ale Jezus głosowałby na Jezusa, a nie na partie polityczne w Polsce. Więc taki rozdział, koncepcja jak rozdział państwa od kościoła, to jest niegłupi podział, chociaż on jest ściemą. Prawdziwy rozdział powinien być, i wynikający już z chrześcijaństwa, jest podział na Boga i państwo. To jest podział, rozdział Boga od państwa. I to rozdział dosyć agresywny, bo nie ma tutaj miejsca na bycie jednocześnie w obu, bo trzeba wybierać. Jeden musi być wyżej, drugi musi być niżej. I jak jest hasło Bóg, honor, ojczyzna na przykład, to musi to być ustawione według priorytetów. I akurat jest ustawione zgodnie z tym, jak se Bóg życzył, czyli najpierw Bóg, a potem ojczyzna, honor, w ogóle nie wiem po jaką cholerę, bo to się kłóci znowuż z Bogiem, bo według Boga honor nie stoi ponad jakimiś innymi rzeczami, już prędzej miłość, na przykład Bóg, miłość, ojczyzna, nie? Bo to dalej jest bez sensu, bo ojczyzną jest niebo dla chrześcijanina, więc powinno być Bóg, miłość, inne kraje, na przykład. Zatem też dalej nie ma powodu, jeżeli dalej analizować, na czym polega chrześcijaństwo, żeby robić jakąś taką wielką różnicę między ludźmi z jednego państwa, a drugiego państwa, bo to nie ma. No bo Jezus to jakby znowu wszystko wyrównał. Z punktu widzenia Jezusa jest tylko człowiek, a nie Ruski, Niemiec, Rzymianin, Żyd nawet. No Żyd się trochę różni od nieżyda, ale nawet to już nie ma większego znaczenia, jak można przeczytać w listach apostoła Pawła, który tą koncepcję wyjaśnia bardzo dużo w tych swoich listach, że już teraz wszystko jedno. No teraz to już i tak się wszystko sprowadza tylko do wiary w Jezusa. Bardzo nam to uprościło życie, przyznaję. Nie trzeba już, jak chce człowiek być z Bogiem, poznać Go, być blisko. To już nie musi jakiś się zapisywać do tych Żydów, się dać obrzezać, rytuały, jakieś synagogi, świątynie, ofiary, to wszystko. To już jest niepotrzebne. Teraz już tylko jest jeden boss, jeden szef, jeden wódz wszystkich i jedno królestwo i święty spokój. A resztę możesz mieć w dupie. No nie musisz oczywiście, ale możesz mieć w dupie. Znaczy w sensie, że się nie, że... A niech giną wszyscy, tylko w sensie nie mój problem, nie przejmuję się, ja tu jestem gościem. To ja tym... Ja śpię doskonale, kto by nie wygrał w Polsce wyborów. To jest... No może być smutno, nie? Jak wygrał jakiś głupi czy ktoś tam. No to jest smutno patrzeć, co się tu będzie działo. Ludzie będą cierpieć. No to tak, ale cały czas myślisz w kategoriach jako chrześcijanin. W kategoriach ludzie, a nie w kategoriach państwa, kraje, interes jakiś państwa czy królestwa, bo dla ciebie się liczy interes Królestwa Bożego. No i gdzieś coś do zastanowienia się. No i ciekawe jestem, czy inni ludzie mają inne zdanie na ten temat, ale się tak zastanawiam logicznie patrząc, czy jest możliwe w ogóle inne zdanie na ten temat? Czyli, że możesz pomyśleć, Jezus? Nie, Jezus głosowałby na partię Rydzyka, na Ligę Polskich Rodzin by głosował Jezus. No, nie wiem, bo jeszcze raz tego odcinka i zastanów się. Jezus głosowałby na Ligę Polskich Rodzin, wyobrażasz sobie, tak? Na Giertycha i kłaniałby mu się i prosił go o autograf pewnie, tak? Albo by się na plakatach wyborczych pojawiał Roman Giertych z Ligi Polskich Rodzin. No wiem, to już dawno temu było, ale była taka partia kiedyś. Tak się powoływała na chrześcijaństwo mocno. Wiecie, to co ta babcia tak ją popierała, mówiąc, super partia! No, tutaj był blusk. To jest ta partia wtedy. Ta bardzo, wiecie, probóg i ojczyzna i rodziny i Polska. No to i co? Jezus na plakatach z Giertychem, Jezus na plakatach z Kaczyńskim,
A Jezus na plakatach z Tuskiem to już nawet nie mówię, bo to w ogóle jakoś nijak nie pasuje. Już tak, oni się tak się szanują z daleka, nie? Ja nie wiem, jak jeszcze partie. No tak, oczywiście z Bosakiem, młodym narodowcem jędrnym, tam gdzieś Jezus mówi tak, ja popieram tego kandydata, Bosaka, głosujcie na niego, tylko naród i Polska. Tak mówi ja Jezus. My w niebie mówimy po polsku i nienawidzimy ruskich i Żydów. A, czekajcie, to ja jestem Żydem. Ja się sam nienawidzę. Głosujcie na Bosaka. Nie, panowie i panie. A to kto tam jeszcze? Jakieś Mencene, inne? Nie. Po prostu ludzie, którzy deklarują jakąś niechęć do innych, dlatego że się urodzili kawałek od granicy w tą czy tamtą stronę, albo mają kolor skóry inny niż jedynie słuszny. No, w ogóle, ludzie to nie pasuje nijak. Ale nawet jakby była super chrześcijańska partia, to ta partia, gdyby naprawdę była chrześcijańska, nie byłaby partią. Bo nie mogłaby być, bo tylko należenie do Jezusa oznacza jednocześnie konieczność lekceważenia spraw, praw ziemi, kraju, w których jesteś gościem. Należenie do Jezusa oznacza przeprowadzkę do przyszłego Królestwa Bożego, które już się zaczyna dziś. Bo jak mówię, to jest Królestwo Boże, to są ludzie, i Jezus, i Bóg, i pomiędzy nimi relacje i więzi i te sprawy. No, także to jest, nie ma takiej opcji, no. I Świadkowie Jehowy, co mi się przypomniało, mają taką zasadę, bo oni tak, to jest taka ostra synagoga, bardzo dziwne połączenie. Zasadę mają zgodną z koncepcją Jezusa, czyli że nie głosują i nie biorą udziału w polityce kraju z powodów właściwie tych, co ja wam powiedziałem. Także, no, ale nie mówcie, że jestem Świadkiem Jehowy, bo nie jestem w ogóle nijak. No, tylko że właśnie to, że już samo to, że każą obowiązkowo, odgórnie ludziom nie głosować, to jest najbardziej sprzeczne z tym, jak to Jezus chciał, żeby było, bo to my nie mieliśmy sobie rozkazywać ci wyżej, tym niżej w imieniu Jezusa, czy coś tam rozkazuje ci, masz nie głosować. No, więc mówię, to ta koncepcja jest beznadziejnie niekompatybilna z Królestwem Bożym, żeby hierarchicznie manipulować ludzi, wymuszać na nich jakieś zachowania i potem jak nie chcą cię posłuchać, to ich jakoś tak dręczyć, nie lubić i coś tam. Bardzo wstrętne to jednak jest. No ale sam fakt, że nie głosują, doszli do tego, myślę, prawidłowo, no bo to zrozumieli, nie? Że Królestwo Boże jest oddzielne. Oni, zdaje się, nawet nazywają chyba te swoje kościoły lokalne sale królestwa, nie? Bożego. No idzie, no. Tak to i bywa, nie? Że część robią dobrze, a część robią kompletnie bez sensu. I no, ludzie tacy są, że tutaj nie idzie się rozeznać, nie? Czy ktoś był dobry, czy zły. Jak jakiś Pinochet, nie? Tutaj ludzi wyszczelał i torturował, a tutaj wprowadził wolny rynek, od którego się bogacili właściwie. No i weź tu oceń, dobre czy niedobre. No, daj mi spokój, nie chcę oceniać. Tego lepiej nie oceniać, ale najlepiej zastanowić się nad sobą, bo czy Jezus by głosował, czy nie, to jest tak naprawdę mniej istotne, bo to jest jego problem. Będzie się sam tłumaczył przed ojcem, że ja zagłosowałem jednak na Ligę Polskich Rodzin. No, a Bóg mówi, o Jezu, coś ty zrobił. No, tak po imieniu do niego mówi, o Jezu. Ja mówię, no nie wiem, skusili mnie. Babcia mnie przekonała, mówiła, że super partia, to ja zagłosowałem. Przepraszam, tato. Te Polaki, to każdego mogą zmanipulować. Taka chrześcijańska partia właściwie, co ty chcesz? No dobra, więc to nieważne. Ważne jest, co ty zrobisz i dlaczego jest ważniejsze, co zrobisz. Bo nie podchodźcie do takich rzeczy, że robię źle czy dobrze, czy grzech czy nie grzech. Ale to nie znaczy, że jak powiem, to nie jest grzech i to nie jest źle. To nie znaczy, że to jest dobry pomysł, żeby to robić. Bardziej ważne jest, jakie są konsekwencje. A w tym przypadku lepiej się zastanowić jeszcze, z jakich powodów głosujesz namiętnie, jeżeli jednocześnie uważasz, że należysz do Jezusa. Bo samym głosowaniem przyznajesz, że należysz do Polski. Jeżeli tutaj głosujesz na jakieś tam władze tej Polski, jeżeli tym gdzieś tam twoje serce w to jest zamieszane. No i tak jak mówił Jezus, trzeba sprawdzić, gdzie twój skarb, tam będzie twoje serce, mówił Jezus. No.
Co oznacza, że jeżeli twoim skarbem jest jakaś Polska na przykład, no to tam będzie twoje serce. A jak twoim skarbem jest Królestwo Boże, robienie to, co Bóg se życzy od ciebie, naśladowanie Jezusa, to tam będzie twoje serce. No i teraz przy każdych wyborach to jest dobra okazja, żeby człowiek się podrapał po główce i zastanowił, jak bardzo powinien się angażować w takie sprawy i gdzie jest to jego serce i co jest dla niego ważne i co jest dla niego skarbem. Takie coś na otrzeźwienie dzisiaj jest. No i taki właściwie jest paradoks, jak mówię na początku. Odcinek, który powinien posłuchać każdy, kto uważa się za chrześcijanina w Polsce, czyli większość kraju, a tak naprawdę nikt właściwie z tej większości prawie nie jest w ogóle chrześcijaninem w zrozumieniu biblijnym. No, ale to może dobrze wiedzieć, nie? I może zacząć być na przykład takim poważnie, zastanowić się nad tym, czy chrześcijaństwo, to co uważasz dla ciebie, to jest tylko jakiś znaczek, przynależność, może zasady, czy kościół, czy klimat kościelny, czy faktyczne uważanie Jezusa za kogoś ważniejszego od wszystkich władz państwa i kraju i nawet władz kościelnych, co może być dla niektórych ciężkie do zniesienia. Czy ten Jezus jest w ogóle ważny w jakikolwiek sposób? Czy to Królestwo Boże w ogóle jakiekolwiek ma atrybuty realizmu? Czy w ogóle jest realne w twojej głowie? Czy uważasz się częścią tego Królestwa, czy tam uważasz, że twoja lojalność wobec Królestwa Bożego ma priorytet ponad lojalnością wobec państwa polskiego albo innego? No, ja nie odpowiem za ciebie. Ja sobie idę. I tak już nagrzebałem ci w głowie, namieszałem, wsadziłem kij w mrowisko. Teraz ty se z tym radź. Ja taki jestem wredny. Zostawiam was z odpowiedziami bez... Nie, odwrotnie, zostawiam was z pytaniami bez odpowiedzi, czasem z odpowiedziami bez pytań, ale przeważnie z pytaniami bez odpowiedzi. No i tylko mówię na koniec, że jak chcesz o tym pogadać, to ja jestem co którąś tam środę na żywo na stronie www.odwyk.com wieczorem, chyba koło 8 czasu polskiego. No ale tak zwykle bywam, więc można sobie posłuchać audycji na żywo, sobie pogadać na te tematy albo zapytać o coś. Jak ktoś ma ochotę, na www.odwyk.com zawsze można znaleźć te odcinki. No i przy okazji, co łaska, poproszę, jakbyście chcieli, żeby kwitnął ten program i różne inne projekty ludzi, którzy tutaj się angażują w takie popularyzowanie trzeźwego myślenia i Biblii, no to rzuć co łaska, nawet jak tam złotówkę, bo bardziej chodzi mi o to, żeby zobaczę, że komuś zależy, że to ma sens w ogóle pogadać, że w ogóle zbierać się do kupy ludzie, którzy myślą w taki sposób chrześcijański, no inaczej niż jednak się myśli dziś na świecie, nie? W większości przypadków. To jest bardzo niekościelny program jednak. Jezus też taki był, także ja się czuję w dobrym towarzystwie. Chcesz dołączyć, to zapraszam na Discord odwykowy, discord.odwyk.com, taki jest link z zaproszeniem. No, albo na program wpadaj na żywo, lub co chcesz zresztą, co ja ci będę mówił. Masz rozum. To do następnego odcinka. Martin Lechowicz jestem. Cześć.